Kółce i pilowcy nie mają zielonego pojęcia o pracy, a ta inba jest tegoż dowodem. Wszystko zaczęło się od niewinnej pozornie sytuacji. Otóż na Twitterku pewna laska, zadeklarowana lewicowa, siedemnastolatka, wrzuciła sobie takie casualowe zdjęcie. No to lecimy na pierwsze rozmowy o pracę. Mamy dwa zdjęcia, jedno zbliżenie, drugie po prostu na całość. Jest prosta biała sukienka, gorset, nie ma nawet pomalowanych paznokci, ale moi drodzy, uwaga, uwaga, zagrożenie dla wielkich Polaków, patriotów i prrr, prawdziwych męczyzn ma różowe włosy. To poszło dokładnie tak, jak mogliście się tego spodziewać. Otóż laska została zjechana z góry na dół przez wielkich Polaków, patriotów, gaśniczaków oraz pilowców, a leciały teksty typu A potem płacz, że pracodawca nie dzwoni, a potem płacz, że pracy nie dostałaś. To rozmowa o pracę w burdelu czy gdzie? Mam nadzieję, że od razu cię wyjebali za taki strój. Marne szanse! Nie ma opcji, że dostaniesz robotę. Chcesz frytki robić sukni ślubnej? W mojej firmie bym cię nie zatrudnił. Twój wygląd nie pasuje do profilu klienta. W tym kraju nie ma pracy dla ludzi będących lewicowymi julkami. To na pewno jakaś niszowa praca typu stacja benzynowa, al albo jakaś restauracja. Może w Biedronce, hehe. Jakbyś do mnie przyszła na rozmowę, to byśmy nawet jej nie rozpoczęli. Z takim strojem to do żabki możesz się dostać. Tu do komentarzy pokazuje nam dosłownie dwie rzeczy. Kłóce spoglądają na świat jedynie poprzez pryzmat trybalistycznych poglądów. Natomiast druga rzecz: ci ludzie nie mają zielonego pojęcia o rynku pracy. Ludzie pracy, ludzie, którzy są normalnymi ludźmi, ludzie, którzy byli w takim miejscu jak praca, byli na rozmowach kwalifikacyjnych, Powiedzcie mi wprost, gdzie może pracować na początku swojej kariery pracowniczej siedemnastolatka? Z racji bycia nieletnią siedemnastolatka może pracować jedynie w określonych zawodach. Jak informuje portal biznes.gov.pl, jest to pracownik młodociany. Pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. Można zatrudnić młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową, przedstawiają świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu i teraz uwaga. Osoba, która nie ukończyła ośmioletniej szkoły podstawowej i która nie ma 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego. Więc tak, wszyscy Janusze, prywaciarze, kapitaluchy, którym się marzy praca dzieci w tym momencie mogą się zamknąć. Natomiast osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, ale nie ma jeszcze 15 lat, może być zatrudniona na zasadach określonych dla młodocianych w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu. Na zatrudnienie takiej osoby musi zgodzić się jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Ponadto potrzebna jest pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Osoby, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, ale nie mają 15 lat, mogą być zatrudnione na zasadach określonych dla młodocianych w roku kalendarzowym, w którym kończą 15 lat. I teraz, jakie musicie zapewnić młodocianym warunki pracy? Po pierwsze, w celu przygotowania zawodowego, jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, można go zatrudnić wyłącznie w takim celu lub do wykonywania tzw. prac lekkich. Młodociany pracownik, tak samo jak zwyczajny, musi mieć opiekę i pomoc niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy. Mało tego, prywaciarz kapitaluch złodziej jest zobowiązany prowadzić ewidencję młodocianych pracowników. Młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak inni pracownicy. I teraz uwaga, młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę. Młodociany do 16 roku życia 6 godzin, a do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, prywaciarz kapitaluch z musi wprowadzić przerwę w pracy, trwającą nieprzerwalnie 30 minut, wliczaną do czasu pracy. Nie można zatrudniać młododzianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pora nocna przypada między godzinami 22 a 6, a w szczególnych przypadkach, zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat, pora nocna przypada już od 20. I teraz uwaga: przerwa w pracy powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwalnego odpoczynku. No i wiadomo, po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Te wszystkie prace, w których można zatrudnić, w których na ogół zatrudnia się młodocianych, 17-latków na przykład, 16-latków, 15-latków, to nie są prace jakieś wybitne. Tymczasem... Kłuce i pilowcy dosłownie zesrali się, sugerując, że ona pójdzie do jakiejś biedronki, do maka, do żabki. A gdzie ona kurwa ma iść? I takie teksty są rzucane przez osoby lat 20-30. Skąd one się jawią? Śmiem wysnuć śmiałą teorię, jakoby ci ludzie nie mieli zielonego pojęcia o pracy, o szukaniu pracy i o sposobie wysyłania CV. Skoro już mamy pracę młodych za sobą, to pójdźmy dalej. Zacznijmy sobie od takich podstaw podstaw. Drogie kłóce. Jeśli nie żyjecie akurat chwaląc Janusza Korwinusza, bądź też Menzena, czy też innego proroka wolnego rynku całe dnie na garnuszku rodziców, zamiast tego wybierając drogę normalnego, produktywnego członka społeczeństwa, to piszecie CV i je wysyłacie 40, 50, 100 potencjalnych pracodawców. Nawet jeśli mieszkacie w metropolii, musicie się liczyć z tym, że 90% tego zostanie odrzuconych. Samo znalezienie pracy to jest kwestia bagatela, jeśli szukacie w zawodzie trzech miesięcy. Tak, tak wygląda dzisiejszy rynek pracy. I ja na przykład znalazłem pracę po miesiącu. Miałem bardzo dużo szczęścia. W międzyczasie podjąłem pracę tak zwaną dorywczą, byle jaką, żeby po prostu się utrzymać, ponieważ jest coś takiego jak przymus ekonomiczny, który zmusza nas, zwyczajnych pracowników, do pracowania, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Owszem, możemy korzystać ze swoich oszczędności, tylko w tym momencie żyjemy i żremy jak jebany pasożyt, którym kuc na garnuszku u mamusi jest. W przeciwieństwie do niego, chociażby ta młoda osoba postanowiła, że nie będzie żyła i żarła i pójdzie do czego? Hmm, pracy! Jeśli znajdziecie pracę po półtorej miesiąca, to jest bardzo dobrze. I w tym momencie bierzecie dosłownie co jest. Jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, rozmowy kwalifikacyjne czasem idą dobrze, czasem idą źle. Z tego co widzę, kuce mentalnie zatrzymały się na dress code'zie z lat 90. Innymi słowy obojętnie, czy przychodzisz na sprzątacza, montera czy pana prezesa, musisz przejść w garniturze. Kobieta w garsonce rajstopy wiadomo, tylko dzisiejszy świat tak nie wygląda. Przede wszystkim, jeśli chodzi o prace biurowe, rządzi tak zwany styl luźny. Musicie przyjść w miarę oficjalnie ubrani, ale tak za bardzo nie do końca, żeby nie myśleli, że jesteście totalnym pojemem, na przykład korwinistą. Przychodząc, ubieracie się raczej skromnie. Dobrze wyglądają luźne dżinsy, koszula w kratę, troszeczkę lepsze buty, to znaczy nikt wam nie każe przyjść w lakierkach, nikt wam nie każe przyjść w Adidasach, umorusanych trawą, ale na Adanosa mieć jakiś umiar. W przypadku kobiet dress code jest o wiele bardziej liberalny, między innymi przez to, że kobieta za pomocą dodatków jest w stanie mniej więcej zaintonować zamiar ekspozycyjny ubrania. Tutaj mamy właśnie ten strój stonowany, z jednej strony luźna sukienka, którą tak bardziej formalizuje gorset, dodatkowo jeszcze naszej z pereł sugerujący pewną powagę sytuacji. Kolor włosów jest kolorem włosów, jest to cecha osobista, on zostaje. Makijaż tutaj, według mojej opinii, jest troszeczkę mocniejszy, no ale powiedzmy sobie szczerze, to jest 17-latka, nie 40 panna. Teraz uwaga, kolejny szoker dla wszystkich kukoldów ekonomicznych, kuców i pilowców. Bez względu na płeć, bez względu na to, kim jesteś, w jakim wieku jesteś, jeśli przychodzisz do pracy i Wielki, wszechmocny, pan prywaciarz kapitalu złodziej. Okazuje się, że ma masę czerwonych flag na sobie. Nie, nie chodzi o to, że chce budować komunizm? To macie prawo. Wręcz obowiązek z tej pracy się wycofać. Tak, jest coś takiego jak opcja odmowy przez potencjalnego pracownika. Znalezienie pracy w dzisiejszej rzeczywistości późnego kapitalizmu jest zadaniem trudnym. Znalezienie byle jakiej pracy jest zadaniem no, dosyć średnim. Kolejna rzecz, jeśli prywatacz kapitalnych złodziej jest jebanym debilem, to tak będzie patrzył na wygląd. Będzie patrzył na aparycje, na poglądy polityczne, na znajomości. Natomiast jeśli jest w miarę normalnym, a przynajmniej uczciwym, nie no dobra, no, poleciałem. W miarę zdroworozsądkowym człowiekiem, to będzie szukał konkretnego teamu pod umiejętności. Dlaczego? Ponieważ różnice kulturowe, społeczne, międzypracownicze zawsze można zniwelować przez integrację. Natomiast umiejętności trzeba wyrabiać latami. I jeśli masz doświadczonego pracownika, nawet z poglądami, które nie do końca ci leżą, ale te poglądy nie grają pierwszych skrzypiec, to znaczy, gość, przychodząc na rozmowę, nie opowiada o tym, że na przykład chciałby postawić sobie rynienkę i po miesiącu będzie właścicielem korporacji, to jak najbardziej zasługuje on na zatrudnienie. Natomiast tutaj, co widzimy w komentarzach, to są ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o rynku pracy. Nie mają zielonego pojęcia, gdzie młodociany może pracować. Posługują się klasizmem, ponieważ uważają, że na przykład praca w biedronce czy w żabce jest gorsza niż, no właśnie co? Ponieważ osobiście uważam, że bycie jebanym pasożytem na garnuszku swoich rodziców jest o wiele gorsze od jakiejkolwiek pracy która przede wszystkim nie hańbi. No, chyba, że jesteś prywaciarzem, kapitaluchem, złodziejem i żyjesz i żresz nie na garnuszku swoich rodziców, lecz już pracowników, których nie jesteś w stanie nawet w sposób umiejętny dobrać. Jest to pokłosie kapitalistycznej propagandy rodem z Ameryka, gdzie propaganda sukcesu, American Dream, mówi, że wręcz musisz odnieść sukces i ludzie, którzy odnoszą sukces... Muszą się tym chwalić, a jeśli osiągasz jakiekolwiek niskie wyniki, choćby z tego powodu, że dopiero zaczynasz, to jest to powód, żeby tobą gardzić. Gowiecie wiecie, jest taki jeden mały drobny problem: ludzie, którzy zachowują się tak, zazwyczaj żadnych swoich własnych wyników nie mają. Napotkałem wiele kuców w internecie, które za wszelką cenę ściśle próbują mi wcisnąć kit, że są właścicielami potężnych firm, że oni to tak sobie siedzą i spamują internet na Korwina, Menzena czy innego króla sekty wolnego rynku w międzyczasie. Siedząc, korzystając z życia... Na Malediwach, we Włoszech, Turcji, Egipcie, i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. Powiem wprost, to tylko i wyłącznie, według mojej opinii, pokazuje biedę umysłową tych ludzi. Występuje nam dokładnie ten sam case co z Incelami, to znaczy typowy Incel z jednej strony będzie próbował wyśmiewać wszelkie możliwe kobiety, będzie wyśmiewać wszystkich mężczyzn, którzy chociaż pozytywnie odnoszą się do jakiejkolwiek kobiety, lecz nic ze swoim własnym stanem zrobić nie zamierzają. I takoż Kuc z jednej strony będzie cieszył japę, bo hehe he, pani z żabki na minimalnej robi. Lecz z drugiej sam jest jebanym pasożytem, który na dodatek drenuje portfel rodziców z energii elektrycznej, którą przeznacza na wypisywanie głupot w internecie zamiast znaleźć jakąś uczciwą robotę. Podsumowując, wystąpiła nam tutaj nie lada ironia. Zadeklarowana komunistka, która chce żyć i żreć, przynajmniej według urojeń prawa koidalnych, poszła do pracy, podjęła inicjatywę, wysłała CV, wzięła udział w kotłowanienie kapitalistycznego rynku. Tymczasem jego wierne orędowniki, kukoldy ekonomiczne, wyznawcy prywaciarza pana, siedzą, żyją, żrą. Na garnuszku rodziców, nie mając o rynku pracy zielonego pojęcia. Tu tyle na dziś. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patreonite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał Droga Wolna, jeśli chcecie podesłać temat, też możecie, link jest w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do następnego! Hej, hej!